Dzień dobry kochani, witamy w kolejnym podcaście. Czytamy dzieciom, wita się z Wami Bajkowa Czwórka. A razem z nami bardzo niezwykły, wspaniały gość, wspaniała kobieta. Ania, dzień dobry. Gorąco witamy i zapraszamy Was kochani na kolejną bajkę. A teraz czołówka. czołówka. Eta. 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 Czytamy wow. dzieciom. Nastał kolejny skwarny dzień. Mgliste promienie słońca wdzierały się przez otwarte okiennice. Witold, ociążała, ocierał twarz, jakby chciał odgonić od siebie słońce. Bróżył oczy i powoli zwlekał się z łóżka. Ta noc była dla niego przyjemna. Szybko zasnął i nawet się wyspał. Dokuczał mu tylko ból rąk i nóg. Nigdy w życiu się tyle nie napracował. Czuł też, że radość z przespanej nocy szybko minie. Kogut zapiał i już po chwili pod drzwiami pojawi się hrabia. Bratanku, wstałeś już? Zapytał przez drzwi. Tak, odpowiedział Witold. Z ciężkim sercem podszedł do drzwi i je otworzył. Spojrzał na poważną minę swego przybranego wuja i ciężko przełknął śliną. Dzień dobry, odrzekł niepewnie do hrabiego. Czy coś się stało? Hrabia Henryk nic nie odpowiedział. Wszedł do izby, rozejrzał się, a następnie położył złożone w kostkę ubrania na łóżku. Poklepał Witolda po ramieniu, uśmiechnął się i już miał wyjść, ale nagle odwrócił się. Podał młodzieńcowi ręką i odparł: Dziękuję ci. Dziękuję ci za wczorajszą kolację. Jesteś dobrym człowiekiem. Twoja żona wuju nie była zadowolona odpowiedział Witold. Pewnie dlatego, że nie kocha Zuzanny tak bardzo jak ja. Odrzekł hrabia. Czekam na dole. Ubierz się. Hrabia Henryk wyszedł z izby i Witold został sam. Poprawił łóżko. Założył lnianą koszulę i spodnie. Umył twarz zimną wodą i zaraz szedł do jadalni. Wszystkie panny siedziały już przy stole. Po chwili pojawiła się też żona hrabiego. Bez słowa usiadła do stołu. Witold usiadł obok wuja. Czuł się nieswojo. Grażyna i Elżbieta mierzyły wzrokiem młodzieńca. Nagle odezwała się Elżbieta. Gdzie yes, – Czemu nie ma tu sera? – Masz ochotę na ser, Elżbieto? – zapytał hrabia. – Ale skąd, ojcze? – zaśmiała się Elżbieta. – To dla naszego gościa. Tym razem grub głos zabrała żona hrabiego. – Elżbieto, być może dziś ty zjesz ser? Elżbieta za nie mówiła. Nie spodziewała się takich słów od swojej matki. Na pomoc siostrze ruszyła Grażyna. Wstała z krzesła i podniesionym tonem powiedziała. – Matko? za głupstwa? Chyba dziś źle spałaś. Spałam znakomicie, kochana garażyno. Żadna z was nie powinna jednak dokuczać naszemu gościowi, odpowiedziała poważnie żona hrabiego. Na tym wszelkie spory zostały zakończone. Przyniosła rodzinie smakowite śniadanie miód, dżem i wiele innych słodkości na chrupiący świeży chleb. Najbardziej zachwyciło Witolda ciepłe mleko zlejącym się złotym miodem. Wszystkie pałacowe pyszności odchodziły na bok przy takim przysmaku. Czas śniadania szybko minął. Witold dokończył tylko ostatnią kanapkę i od razu hrabia zabrał go do pracy. Tym razem wysłał go do stodoły. Młodzieniec poszedł bez szemrania. Po raz kolejny rozłożył ręce i nie wiedział, co ma robić. W środku aż pękał ze złości, nie miał ochoty pracować. Jednak, jednak w głowie wciąż brzmiał mu ojcowski rozkaz. Witold stał, więc tak bezradnie. Przed stodową i patrzył się na ogromne drewniane drzwi. Pomimo wczesnego dnia, słońce grzało go mocno w plecy. W dodatku kury, gęsi i kaczki biegały wkoło niego i skubały złośliwie. W końcu pojawił się parobek. Nie uśmiechała mu się praca z Witoldem, który nic nie potrafił robić. Chciał jednak zarobić na chleb i robił wszystko, co kazał mu hrabia. Tam, powiedział parobek i ręką wskazał na wielką górę Baleksiana. Patrzę. Mam się tam wspiąć? zapytał przekornie Witold. Nie. Masz przerzucić wszystkie belki z sianem na drugi koniec stodoły. Odpowiedział parobek. I co jeszcze? krzyknął zdenerwowany Witold. Nie mogą te belki stać tam gdzie są? Nie. Hrabia chce tam położyć worki ze zbożem. Odrzekł spokojnie parobek. Przecież po drugiej stronie jest tyle miejsca. – Niech od razu położy tu worki! – wykrzyczał Witold. Patrzył na tę górę siana i nie mógł uwierzyć, że wujka kazał mu ją przerzucić. Oparł się mu drzwi i załamał ręce. Porobek nie zwracał uwagi jednak na grymasy Witolda i mówił mu dalej. – To jest życzenie hrabiego i masz je wykonać. Za drzwiami stoi taczka, widły i grabie. ci łatwiej ściągać belki z góry widłami i później nosić je taczką. Jak skończysz, to zgrabisz reszt resztkę siana, a potem pozamiatasz. Później do ciebie zajrzę. W tych słowach parobek zakończył mową i odszedł do swoich zajęć. Witold niezgrabnie złapał zataczkę i zaczął ją pchać w stronę belek z sianem. Po chwilę wrócił po widły. Trzymał je w dłoni i próbował wbić w belkę z sianem. W końcu mu się udało. Stałej siły szarpnął belką i wyciągnął ją ze środka góry. Nagle kilka... Kilka kolejnych belek spadło z góry i uderzyło Witolda. Ten przewrócił się i uderzył głową o ziemię. Chciał wstać, ale belki go przygniotły. Zaczął więc wołać o pomoc. Wydawało mu się, że nikt go nie słyszy. Czuł ogromny ból i smutek, że właśnie teraz jest sam. Po kilku minutach nie miał już siły walczyć z belkami. Świat wkoło niego zaczął wirować, a po chwili zamknął oczy i zasnął. Leżał tak kolejnych kilka minut. Nie ruszał się, i słychać było tylko jego ciężki oddech. Nagle w stodole pojawił się parobek, żeby sprawdzić, czy Witold sobie radzi. Kiedy tylko wszedł i zobaczył nieprzytomnego Witolda, to od razu rzucił mu się na ratunek. Zwalał z młodzieńca belki z sianem i wołał z całej siły: Ratunku! Ludzie! Pomocy! Szybko! Ratunku! Na to głośne wołanie prędko zbiegło się całe podwórko z hrabiem na czele. Nie żyje? zapytał jeden z hajduków. Oddycha, ale źle z nim, zasapał parobek. Na te słowa hrabia Henryk kazał szybko przenieść Witolda do domu i położyć w najlepszej komnacie. Wszystko szybko się uwijali. Ten otwierał drzwi, a ten zamykał jedna Służka ścieliła łóżko, a kolejne przynosiły ręczniki i gorącą wodę. Po dłuższej chwili młodzieniec leżał już w wygodnym łóżku. Na rozkaz hrabiego sprowadzono lekarza, który opatrzył Witoldowi głowę. Ty, kto gdzieś przebywał we włościach hrabiego, stał teraz pod drzwiami do komnaty, w której leżał Witold i czekał na to, co powie doktor. Wszyscy byli bardzo przejęci. Od bardzo dawna we wsi nie zdarzył się taki wypadek. Parobcy i hajducy, a także wszyscy służący dreptali od ściany do ściany. Żona hrabiego i Zuzanna siedziały bardzo zmartwione w salonie obok, tylko Grażyna i Elżbieta udawały, że nic się nie stało. Roześmiane siedziały na werandzie i sztyłkowały. W końcu po godzinie czasu drzwi od komnaty otworzyły się i wyszedł za nich hrabia i doktor. Zuzanna wybiegła zaraz z salonu i przystąpiła do ojca. Ojczulku, co z nim? Zapytała bardzo zmartwiona. Na szczęście nic złego mu się nie stało. Wy dobrze. Odpowiedział hrabia bez obaw dodał doktor to tylko mały guz i parę siniaków zalecałbym jednak aby pański bratanek poleżał w łóżku trzy dni i proszę go dobrze karmić Hrabia uścisnął dłoń doktora i odprowadził go do drzwi. Wszystkim w domu ulżyło, szczególnie jednak parobkowi, który czuł się winny wypadkowi. Nie powiedział Witoldowi, co i jak ma robić, ani na co ma uważać. Nikt nie pytał jednak, co się stało, gdyż każdy cieszył się z tego, że wszystko będzie dobrze. Żonie hrabiego także zrobiło się lepiej i szybko wróciła do swoich zajęć, tak jak cała reszta. Tylko Zuzanna przejęta całą sytuacją dalej stała pod drzwiami owej komnaty. – Możesz do niego iść – powiedział nagle hrabia. Ktoś musi przy nim czuwać. Zuzanna skinęła głową i uśmiechnęła się do ojca. Teraz też odwróciła się i złapała delikatnie za klamkę. Uchyliła drzwi i weszła powoli do komnaty. Witold spał. Zuzanna usiadła na krześle obok jego łóżka i patrzyła na twarz młodzieńca. Jego policzki i czoło były czerwone i rozgrzane. Dziewczyna wyszła prędko, ale też po cichu z komnaty. Poszła do kuchni po zimną wodę i ręczniki. Dziu, dalej mi do misy zimnej wody dla Witolda. Poprosiła, gdy tylko weszła do kuchni. Kucharka nalała prędko wody i poddała Zuzannę. I proszę jeszcze, powiedziała, zapaść świeżych ziół dla Witolda. Zdaje się, że gorączkuje. Kucharka zrobiła wszystko tak, jak prosiła ją zuzanna. Po chwili w kuchni pojawił się Jakub i do niego także dziewczyna skierowała prośbę. Drogi Jakubie, przynieś. Mi świeży ręcznik i ugotuj rosół skaczki dla Witolda. Zuzanna uśmiechnęła się pięknie na koniec i wróciła do komnaty, w której leżał nieprzytomny nadal Witold. Dziewczyna postawiła mi z wodą na stoliku obok łóżka, po czym usiadła na skraju tego łóżka. Świeży ręcznik położyła na swoich kolanach i ponownie przypatrywała się twarzy młodzieńca. Wzięła ręcznik do ręki i zmoczyła w zimnej wodzie. Wycisnęła go i z największą delikatnością obmywała czoło i policzki Witolda. Z każdym dotykiem poliki powoli bladły, a gorączka zwolna spadała. Witold wciąż jednak się nie obudził. Kochani, bardzo dziękujemy, że byliście z nami, razem z nami. Słuchaliście bajki kolejnej y, części kopciuszka, mojego kopciuszka. Y, razem z nami czytała Ania. Bardzo dziękujemy. Jak ci się z nami czytało? Niesamowicie i jest. Wcale nie jest to tak łatwe, jakby się mogło wydawać. Stres żera, aczkolwiek inicjatywa niesamowita i mocno, mocno zachęcam. Bardzo dziękujemy. Kochani, trochę nasz czas nagli, tak więc życzymy Wam wszystkiego dobrego. Wysyłamy moc z jaków Czytajcie książki, subskrybujcie nasz kanał, dawajcie łapki w górę, polecajcie znajomym. Znajomy. Życzymy Wam miłego dnia, cudownego weekendu. Pa!